Witam po raz pierwszy. Będę robić gameplay. Coś się popsuło, nie było mnie słychać. Fallout Restoration Project. Przygotowałem sobie już postać. Jest to postać z mojego opowiadania i komiksu. Zrobiłem sobie taką samą postać w Falloutie 3. Wybrałem w miarę średnie siłę, wytrzymałość i charyzmę, ponieważ inne cechy są raczej bardziej istotne, a do tego trait zdolniacha pomaga nam zwiększyć wszystkie punkty special o 1. Charyzmę po to, żeby mieć przynajmniej dwóch towarzyszy, jak będę potrzebować więcej, to sobie zwiększę. No, zręczność taka wysoka, ponieważ chcę mieć więcej punktów akcji, do tego z szybkim singlem będziemy mieć tych akcji jeszcze więcej. Tak, tutaj jak widać można w Restoration Project zmieniać wygląd, co nie było możliwe w oryginalnej grze. No, ponieważ ta postać moja właśnie wygląda w ten sposób, to tak to zrobimy. Darujmy sobie może intro, bo wszyscy je widzieli. Ponieważ nie wierzę, że po Restoration Project sięgają osoby, które Fallouta dobrze nie znają. Zaczynamy od świątyni. Nie wszystko może być takie proste i jasne dla mnie. Ale nie pierwszy raz gram w Fallouta, ponieważ jestem w zasadzie redaktorem na stronie, która zajmuje się tematyką Falloutu i tematyką postapokaliptyczną, czyli na 13 schronie. I jestem w zasadzie świeżo po ukończeniu DLC do Fallouta 4. Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie narzekam. Szczególnie podobało mi się Fallout. New World było ok, ale jednak klimatem i fabułą Fallout wygrywa. I jak być może niektórzy pamiętają, celem w Falloutie 2 jest odnalezienie generatora ekosystemu cudownej krainy, tak zwanego Gekka, którego widzieliśmy później również w Falloutie 3. Tak, okazało się, że to wybór wysokiej percepcji był dobrym pomysłem, ze względu choćby na inicjatywę. Nie jestem pewien, czy to wpływa teraz na szanse trafienia, ale jest to niewykluczone. Zazwyczaj przechodzę gry dla fabuły. Nie lubię takiego grindowania i tak dalej. Raczej chyba nie uda nam się nic. A może nam się uda. Warto wykorzystać ten moment na próbę rozbrojenia tych pułapek, żebyśmy mogli uzyskać parę dodatkowych punktów doświadczenia.
Niektórych od Fallouta odrzuciła turowość i to, że te potyczki są przeważnie bardzo wolne. A z tego, co czytałem, to Restoration Project przyspieszył na przykład walki, jak mamy Gorisa i chętnie zobaczę, jak to wygląda, że nie wiem, przyspieszyli jego animację może, bo zawsze zrzucał ten płaszcz i to było irytujące, a był fajnym towarzyszem. Mam wrażenie, że została ulepszona animacja wybuchu. Jest to możliwe. A nawet nie wykluczone. Ja nie wiem, jak ludzie mogą jednocześnie gadać i grać. Czy robisz jedno albo drugie? Może sobie daruję komentarz później, a może nie. Co ja zrobiłem? Chciałem szybko zapisać. Oczywiście szybko wczytałem. Co prawda, od jakiegoś czasu nie grałem w stare Fallouty, ale to jest jak jazda na rowerze. Ale oczywiście, jak zawsze, genialna muzyka Marka Morgana. Bardzo się cieszę, że użyli jej również w Falloutie New Vegas.
Fajnie, że w Falloutie są punkty doświadczenia również za wykorzystywanie umiejętności nie do końca związanych z walką. To zawsze na plus. O, mogę celować. O! Już poziom? Bardzo dobrze. Myślę, że w miarę jakoś to równo, powiedzmy, rozdamy. Potem będzie dobrze. Miałem nadzieję, że może level up nam zwiększy HP. Ale jednak tak się nie stało. Dobra, zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w ogóle zdolni konkurować z Cameronem. Nie wziąłem drugiej uczni. Chciałem już rzucić. A zobaczmy, co się stanie. Mech. Okej. Ja jednak nie mogę być streamerem. Swoją drogą jest miks polskiego i angielskiego ze względu na to, że użyłem spolszczenia. Wersja jest oczywiście oryginalna ze Steama. No i z tym Restoration Project. To zaboli. Tak to rozwiązali. Dobrze. Niech tak będzie. I zabrał mi. W międzyczasie można podziwiać ziemię. A no tak, tutaj. O, właśnie. A nie, to jest kij jakiś. Ja nie chcę kija.
kombinezon przybysze skrypty z Fallouta 1. Przydałby się tak symbolicznie w innych Falloutach, ale wiem, że nie ma popularnej podstawy ku temu. Czemu nie? Z czym my tu mamy do czynienia? Włączmy VAT. O, robi się trochę niebezpiecznie. Potem to wrócę. Why does the earth before me warm to the touch of your passing? Greetings, chosen. I've come to say goodbye. I'm living on my holy quest. With the news of a champion upon the land. Perhaps before you go, you would bestow a kindness? Sure, what do you need? I'd be honored, Holy One. Please stop talking. Grace my presence when the earth breathes clean again. Poczekamy, aż się uderzy. Odzyskujemy percepcję. Okej. Okay. Wracam, prosi. Szkoda, że na początku nie było szczurów, jak w łańcuchach. Okej, okay, nie pamiętam już, jaką tę nagrodę się dostawało, ale zawsze jakieś pedeki padną. Return the spirit of the dweller to the world and bring a smile to the soul of an old man. Thank you. Also, will I mix the Brock flower with the Xander root together whenever you bring both to me? May your pathway look to the north. Okay. Goodbye. Czym się wydaje, czy jest więcej tubylców? Niewykluczone. Co nam zwiększył coś? O! Możliwe. Zobaczmy, czy możemy wziąć, czy nie bardzo. Tutaj nic nie ma nawet. O! Zwiększył o 5% unarmed. Okej. Okay. Nie narzekam. Też mi się wydaje, że to była nowa zawartość. Nie pamiętam w oryginale, żeby ktoś nam tak pomagał.
Szybko poszło. Thanks. No, co śmiała chyba. O, kontrolem możemy podświetlać leżące na ziemi przedmioty. To... Dobrze. Ups. O, może jeszcze. No tak, nie mamy włóczni. No trudno, jako że grają przez całą grę na, używając tylko unarmed. I jakoś sobie radzą. Od razu widać, które modele postaci były robione do Fallouta 2, a które zostały z jedynki, ponieważ te z dwójki są znacznie bardziej płynne. I takie jak ikony mają bardzo ładną animację. Wracamy znowu. Ale lepiej się podleczyć. Wow. Wysoką zręcznością i odpowiednim trajtem mamy bardzo duży dużo ruchów mamy, możemy oddać aż dwa celowane strzały. Czas oddać smoka i wychodzić z Arroyo. A, jeszcze jeden. Congratulations, chosen one. You have survived the Temple of Trials. Are you ready for your quest? What were you doing, trying to get me killed in the temple? You survived. The Chosen One cannot be weak or we are all doomed. Are you prepared for your quest? I've passed the test. Of course I'm ready. This flask. It is from the Holy Vault 13. Vic, I cannot help much. So much. Where is Vault 13? And how do I get to Clamor? I am ready. Goodbye.
All right. Idealnie. Ups. Perfect. Tak, definitywnie większość tych dodatkowych NPC-ów to, to wynik instalacji Restoration Project. Być może twórcy uznali, że nie ma co kopiować of to find the gag. Yes. W zasadzie pozwiedzajmy sobie, czemu nie. Jest parę łatwych sztuczek, że można się kręcić przez rok wokoło Arroyo. Wtedy można od razu pójść do Navarro. Aczkolwiek można też wziąć questa od Bractwa Stali. Bezdomni. Bezdomny. Odkryjemy sobie tak po drodze lokację. Raczej mamy małe szanse. Zawsze można spróbować. O! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. O! To rozumiem. O! The wasteland has claimed your life. Zajrzymy tu później. Tylko może od razu sobie weźmiemy questa.
zasadzie, czemu by nie wziąć od razu po drodze Sulika? O, to wydarzenie było nieobecne w oryginale. O, no ładnie. And I do you for. We and I know many things. The tribes hope we and I be geckos. The little dudes don't bite hard. It's the goldens. They go through your leg like an old pipe stem. We and I be the spirits with me, friend. They be all around. That be funny, friend. At least Grampy Bone think so. He say you got wit. Say you gon' need it. Him got feeling about you. Grampy Bone, one smart spirit. Him strong spirit. Keep him close. Easier to touch his spirit. That's why he, we and I be glad to answer. Slavers got our sis. Victor Traitor, more like. Comes to village, says he knows about slavers. Tell sis went trading at another village. One survivor. Dude was in bad shape. The evil warriors tied up the rest and took off. We and I know they're slaves. Thank you.
No i już zbieraliśmy na swoich. I hope so. In any case, it will be nice to travel with you and your grandfather's bone. Not just Grampy Bone, all tribe spirits. Grampy Bone just wiser and stronger than the rest. Let's seize on down. Yeah, okay, sweet. What you be mean? That's it for now. A mówili, żeby inwestować w lockpick. Okej, to mi się podoba. Tutaj widać jest ta lokacja, ale to dopiero się tam, jak będziemy bardziej doświadczeni.
Najpierw odkryję sobie trochę mapy. Wolna mapa chodzi z... Santa. Znaczy, Frank Harry.